Witam w Tapis TV, jestem Rafał, a w dzisiejszej prezentacji chciałem Państwa zapoznać z piecem ceramicznym z serii Stoger Ceramic, model Hanover. Hanover to pierwszy model otwierający szeroką serię pieców Stoger Ceramic. Kafle ceramiczne to materiał ponadczasowy, zawsze modny i uniwersalny do każdego wnętrza. Był, jest i zawsze będzie modny i pożądany. Jest to opinia wielu kominkowców i wielu zdunów z wieloletnią praktyką. Idealnie dobrane proporcje pieca Stoger Ceramic model Hanover, wysokość 127 cm, szerokość 80, głębokość całkowita 57 cm i wzorowo dobrane palenisko do tego modelu pieca spowodowało, że osiągnął wielki sukces rynkowy i jest bardzo często stosowany we wszystkich pomieszczeniach stylowych, nowoczesnych, rekreacyjnych czy mieszkalnych. Do wyboru mamy 12 kolorów kafli. Poza standardem dysponujemy praktycznie nieograniczoną paletą barw. Możemy wybrać też wśród kafli matowych, półmatowych lub błyszczących. Zawsze możemy wybrać swój własny kolor fugi. On nie zawsze musi być taki sam jak kolor kafli. Dla kontrastu możemy użyć zupełnie innego koloru fugi. Każdy z pieców serii Stoger Ceramic może być podłączony do komina na dwa sposoby. Rurą dymową z góry lub rurą dymową z tyłu. Wtedy nie widać podłączenia w komin. Jeżeli decydujemy się na podłączenie górne, rura czarna, stalowa, która wychodzi z górnej części pieca, wyposażona jest jeszcze w dodatkową ceramiczną rozetkę, która maskuje sposób podłączenia rury dymowej z piecem. I jak każdy nowocześnie wyposażony piec, tak również wszystkie piece z serii Stoger Ceramic wyposażone są w możliwość bezpośredniego, szczelnego podłączenia powietrza do spalania z zewnątrz. Ważna informacja dla wszystkich, którzy choć trochę interesują się techniką budowy pieców. Piece z serii Stoger Ceramic to nie tylko jedna warstwa kafli ceramicznych, z których zbudowany jest korpus, ale wewnątrz, czego nie widzimy, gruba warstwa akumulacyjna, na której montowana jest zewnętrzna warstwa kafli. Gruba warstwa akumulacyjna poprawia nam przede wszystkim parametry grzewcze pieca. On znacznie dłużej oddaje zgromadzoną temperaturę do pomieszczenia, w którym został zainstalowany. Piec został wyposażony w bardzo wygodne i duże, jak na tej wielkości pieca, palenisko, pozwalające spalać polana drewna o długości 35 cm. W środku całe palenisko wyłożone jest grubą warstwą ceramiki żaroodpornej. Piec model Hanover występuje również w wersji Hoch, czyli podwyższonej o dowolną ilość kafli nad paleniskiem. Możemy go mieć także w wersji przyklejonej do ściany. Jest to wtedy piec trwale związany z pomieszczeniem, a nie wolno stojący jak model standardowy, który widzimy tutaj. I na koniec jeszcze jedna ważna informacja techniczna. Każdy z tych pieców z serii Stoger Ceramic możemy podłączyć do rurki doprowadzającej powietrze do spalania na dwa sposoby. Pierwszy z podłogi w dolnej części pieca, w zakresie obrysu pieca, lub z tyłu w dolnej części pieca. Rurka doprowadzająca powietrze do spalania powinna mieć średnicę 125 mm. Po więcej szczegółowych informacji na temat szerokiej serii Stoger Ceramic zapraszam do salonów Tapis, jak i do serwisu internetowego www.tapis.pl. Dziękuję i zapraszam do kolejnych prezentacji.